Nadszedł czas na premierową audycję z cyklu Dożywocie, którą poprowadzą dla Was Beata Szarek i Antoni Gumiński. Pewnie zastanawiacie się, skąd taka nietuzinkowa nazwa audycji. Więc już spieszymy z odpowiedzią. Chcielibyśmy jakoś Was do nas zachęcić, po prostu. A że z naszymi gośćmi będziemy rozmawiać o małżeństwie i różnych przebojach po drodze przebytych, jak i o tym, dlaczego zdecydowali się przeżyć ze sobą całe życie, to właśnie stąd ta nazwa. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Marta i Mateusz Kaleta. Witamy Was. Cześć, witam wszystkich. Cześć, witajcie. Chciałoby się na samym początku zapytać Was, jak właściwie się to wszystko zaczęło. Jednak zanim usłyszymy Waszą historię życia, to dobrze byłoby, gdybyśmy powiedzieli naszym słuchaczom, czym się obecnie zajmujecie. Czy moglibyście w jednym zdaniu powiedzieć o Waszych zainteresowaniach i funkcjach, jakie pełnicie na uczelni? Jestem wykładowcą akademickim. Czerpię wiele przyjemności z tego, że spotykam się ze studentami i myślę, że to jest na ten moment moja pasja, poza oczywiście spędzaniem czasu z moją żoną. Ja obecnie pracuję w bibliotece naszej akademii, a poza tym wykształceniem dziennikarskim, które zdobyłam u nas na uczelni, jestem również familiologiem i mediatorem, więc wokół takich tematów skupiają się moje takie główne zainteresowania. Warto też podkreślić, że ja z Martą znam się też z uczelni, ponieważ gdy Marta uczyła się do egzaminów magisterskich, to ja rozpoczynałam swoją studencką przygodę. Z kolei mąż Marty jest wykładowcą właśnie na tej uczelni, to co już było powiedziane, jest moim promotorem i oby po tej audycji nic się nie zmieniło. Dobrze, Antek, że się przyznałeś. Ale to Marto, Mateuszu, czy pamiętacie swoją pierwszą miłość? Trudne pytanie. Pierwsza miłość może być nie tylko do osoby, ale do różnych takich rzeczy. Pierwsza miłość. Chyba jakaś z dzieciństwa podejrzewam, że gdzieś tam w przedszkolu. Nie zakodowałem aż tak tego, ale wiem, że były takie sytuacje, gdzie jakieś tam zauroczenie, nie wiem, czy to można powiedzieć, że to miłość była, ale jakieś zauroczenie do jakiejś tam koleżanki na pewno. Potem pamiętam w podstawówce, to był zawsze taki mój zwyczaj, że wyrywałem kartki z zeszytu i odchudzałem skutecznie zeszyty, które miałem, czy to do języka polskiego, i pisałem koleżankom różne liściki. No, nie zawsze to działało, nie? I nie zawsze odpisywały, ale, że tak powiem, ta pierwsza miłość, no mnie jakoś chyba tak nie została w pamięci, nie? Ja żyję chyba tym, co jest teraz, także. Moja pierwsza miłość, no jeśli można to nazwać w ogóle miłością, no ale wiadomo o co chodzi, no to chyba takie jakieś zauroczenie z podstawówki, no i oczywiście jak to bywa często z pierwszą taką miłością, nieodwzajemnione. No ale tak się czasami zdarza na początku, nie zniechęciłam się. Więc myślę, że w ogóle wychodzę z takiego założenia, że wszystkie nasze związki, relacje, które mamy w swoim życiu, czegoś nas uczą i prowadzą nas do tego momentu, w którym obecnie jesteśmy. Więc nawet takich nieudanych jakichś relacji, czy takich niespełnionych miłości, chyba nie można w życiu żałować. Bo no, gdyby nie one, to byśmy nie spotkali się. Dokładnie, tutaj. To samo chciałem właśnie powiedzieć. Tak. Mateusz, a czy ty od razu wiedziałeś, że jesteś powołany do małżeństwa? Nie. Nie, to tak dojrzewało we mnie, bo ja na początku odkryłem w sobie zupełnie inne powołanie i myślę, że to nie jest żadną tajemnicą, bo często o tym mówię. Poszedłem do seminarium, tak, bo myślałem, że gdzieś Pan Bóg powołuje mnie do tej służby kapłańskiej, do zupełnie innego wymiaru miłości, do że tak powiem, większej liczby ludzi, do zupełnie innego wymiaru ojcostwa. Natomiast po 2,5 roku doszedłem do wniosku, że jednak to nie jest moja droga, tak? Po jakimś takim głębszym przemodleniu i zastanowieniu się. No i dzisiaj muszę powiedzieć, że paradoksalnie to, że byłem te 2,5 roku w seminarium, bardzo przygotowało mnie też do tego małżeństwa. Nie, bo jako młody chłopak nie byłem w wojsku. Seminarium, że tak powiem, gdzieś tam w tym gronie mężczyzn też uczy jakichś pewnych postaw, zachowań i tak dalej, takiego dojrzewania. I myślę, że dzięki temu też dojrzałem do małżeństwa. I później po seminarium przyszedłeś tutaj na uczelnię, czy studiowałeś tutaj? W
trakcie zmieniłeś, że tak powiem, ścieżkę edukacji na seminaryjną, czy jak to było? Nie, nie, ja od razu po maturze, będąc młodym chłopakiem, poszedłem do seminarium po prostu. Dzisiaj z perspektywy czasu uważam, że mając 19 lat, ciężko jest podjąć tak dorosłą decyzję, tak? Bo to decydujesz się, jakby nie patrzeć, na dożywocie, tak? czyli na to tytułowe hasło waszej audycji, że decyduje się na taką czy na taką drogę. Człowiek w wieku 19 lat chyba nie jest do końca jeszcze zdecydowany na 100%, że to chce robić, albo są to takie jednostki, które gdzieś tam wybitnie podejmują tą decyzję, już trwają, że tak powiem, w tym. Więc ja poszedłem do seminarium, potem z seminarium wystąpiłem, poszedłem do pracy. Tak, podjąłem pracę, przez rok czasu pracowałem w Warszawie, tak żeby się też zastanowić nad tym, co po prostu robić dalej, nie? I jak to pokierować swoje drogi. Usłyszałem o tej uczelni, przyszedłem tutaj na studia i to też było tak, że przyszedłem w połowie roku akademickiego, więc żeby już tak, że tak powiem, nie marnować więcej czasu, nadrobiłem przedmioty, które musiałem nadrobić i zacząłem od połowy roku akademickiego. Potem skończyłem tutaj studia licencjackie, magisterskie, no i zostałem, spodobało mi się. I na którym roku byłeś, kiedy poznałeś Martę? Czy pamiętacie wasze pierwsze spotkanie? Oj, doskonale pamiętamy. I chyba, jeśli dobrze pamiętam, to było po twoim pierwszym semestrze tutaj, tak? Bardzo szybko, tak, bo to właśnie gdzieś tak się zrodziło zupełnie tak też niespodziewanie, nie, że bo gdybyś mnie zapytała, na którym roku byłem, kiedy Marta tu przyszła, tak, to byłaby zupełnie inna odpowiedź niż to pytanie, na którym roku poznałem Martę, bo to są zupełnie inne historie, że tak powiem, chociaż łączą się w jedno, ale myślę, że tu żona chyba bardziej to opowie, bo to też jest jej jakieś takie doświadczenie pierwszego spotkania, może nawet nie pierwszego, ale kolejnego spotkania z naszą uczelnią, z naszą akademią. No właśnie, bo ja chciałbym, Marta, jeszcze dopytać, jak ty znowu trafiłaś na naszą uczelnię i czy to było od razu po maturze? Tak, to był mój pierwszy i taki, jakby to powiedzieć, no chyba jedyny wybór, że po prostu bardzo mi zależało, żeby przyjść tutaj właśnie na studia, ale do tego też w dużej mierze przyczynił się właśnie Mateusz, bo my się poznaliśmy, kiedy ja byłam jeszcze w liceum, pomiędzy pierwszą a drugą klasą liceum w wakacje. No i właśnie tak jak już wspomnieliśmy, to było też między Mateusza pierwszym a drugim rokiem studiów tutaj. Przyjechałam tutaj na warsztaty dziennikarskie, te, które odbywają się w wakacje. Zachęciła mnie do nich moja babcia i już nawet wcześniej, rok wcześniej, tak mi dużo mówiła o tych warsztatach, a ja tak jakoś nie byłam jeszcze za bardzo zainteresowana, a wtedy już tak zaczęłam się zastanawiać nad tym, co bym chciała robić w życiu i też u siebie w liceum zainteresowałam się dziennikarstwem i tam brałam udział w takich różnych dziennikarskich zadaniach, bo działało u nas koło telewizyjno-dziennikarskie. Więc namówiłam jeszcze dwie inne koleżanki, żeby pojechały ze mną tutaj na te warsztaty, żeby było mi trochę raźniej, bo wiadomo, tutaj jest bardzo dużo różnych ludzi z różnych stron świata, a chciałam mieć kogoś też takiego znajomego, żeby nam było tutaj jakoś tak lepiej. No i jeszcze ważne jest to, że ja do swojego domu rodzinnego z Torunia mam prawie 500 kilometrów, więc no to była dla mnie taka dość duża wyprawa i tak zastanawiałam się, czy w ogóle warto przyjechać na te warsztaty, bo ta odległość i dużo nieznajomych ludzi i tak dalej, nie wiedziałam, czy się tutaj odnajdę. No ale już chyba, nie wiem, czy pierwszego dnia, czy... No chyba tak, chyba pierwszego dnia właśnie spotkałam Mateusza. Podszedł do mnie wtedy, do mnie i do tych moich koleżanek na korytarzu. Chciał coś zagadać, oczywiście w swoim stylu. Chciał być zabawny. Bawidamka. Tak, i opowiedział pewną anegdotę, która według niego była śmieszna. Myślał, że tam jakoś mnie rozśmieszy, że pomyślę sobie coś miłego, a no... W sumie było chyba dokładnie odwrotnie. No i później jeszcze kilka razy tylko porozmawialiśmy ze sobą na tych warsztatach, no i tyle. Nic kompletnie nie zapowiadało tego, że ta nasza relacja może się jakoś rozwinąć i że może z tego powstać coś tak ważnego i pięknego, bo później zaczęliśmy po prostu rozmawiać przez komunikatory, na internecie po prostu sobie rozmawialiśmy, mieliśmy taki kontakt dość intensywny, codzienny, no ale z uwagi na to, że ja byłam w liceum, Mateusz był na studiach, ja byłam u siebie, on był tutaj, no to i odległość, i miejsce, no to były takie przeszkody, żeby cokolwiek więcej mogło z tego być, więc była tylko przyjaźń. Czyli dla Mateusza potem przyszłaś tutaj na uczelnię?
No, to jest dość trudne pytanie. Na pewno był taką dużą motywacją do tego, bo my w tych naszych rozmowach dużo też mówiliśmy właśnie o samej uczelni, o tym, jak tutaj jest. Mnie to bardzo interesowało, jak się tutaj tak żyje na co dzień i tak naprawdę tymi wszystkimi opowieściami mnie troszeczkę zafascynował, jeszcze bardziej niż te warsztaty, na których byłam, bo na warsztaty przyjechałam jeszcze później drugi raz, więc to było tak, że najpierw jednego roku, potem kolejnego i na trzeci rok już przyszłam tutaj właśnie na studia, tak, bo wtedy zaczynałam studia licencjackie. Więc no, myślę, że był bardzo dużą motywacją, ale wtedy też mieliśmy taką niepewność, czy w ogóle uda nam się tutaj spotkać. Bo tak jak już Mateusz wspomniał, on był na tym licencjacie, a tutaj nie było wtedy studiów magisterskich z dziennikarstwa. A wiedzieliśmy, że on będzie kończył ten licencjat, kiedy ja na swój licencjat przyjdę. No i mówił mi wtedy, że może on przyjedzie na studia do Krakowa, a może do Warszawy, no nie wie jak to będzie. I dla mnie to też była taka niepewność, no to jak jego nie będzie w tym Toruniu, no to nie wiem, czy ja chcę do tego Torunia w sumie jechać. No chciałabym, ale czemu go tam nie będzie? No i to takie było... Wcale boję się. Tak, no ale na szczęście wtedy właśnie okazało się, że jednak te studia magisterskie z dziennikarstwa zostaną rozpoczęte u nas na uczelni, więc na to szczęście dla nas mogliśmy tutaj na miejscu wreszcie się spotkać. I od razu przyjechaliście i zaczęliście się spotykać, budować tę waszą relację, czy Mateusz się zaopiekował tobą, żebyś mogła tutaj wejść w ten akademicki świat, czy jak wyglądały te początki? No, nie rzuciliśmy się sobie na szyję, jeśli o to ci chodzi. Na początku było tak trochę z dystansem, tak po przyjacielsku. Dziwnie to dobre słowo, tak, to bardzo dobre słowo. Bo my przez ten czas, kiedy właśnie utrzymywaliśmy tą naszą znajomość tylko przez internet, no to dużo o sobie wiedzieliśmy, bardzo dużo. Byliśmy dla siebie najlepszymi przyjaciółmi i tak chyba w głowie każdego z nas była taka myśl, że fajnie, gdyby to się przerodziło w coś więcej, bo widzieliśmy taką no, wielką nadzieję na to, że faktycznie chyba pasujemy do siebie, że jesteśmy takimi bratnimi duszami i zważywszy również na to, że właśnie rozmawialiśmy o wszystkim i wiedzieliśmy o sobie bardzo dużo, no to wiedzieliśmy, że w sumie no, nic by nas już jakoś tak nie zaskoczyło i że moglibyśmy być razem, no ale ta odległość i no, niemożność spotykania się tak regularnie przez tą odległość i przez miejsce, w którym ja byłam, a w którym był Mateusz, no to nam uniemożliwiało, więc to wszystko było tak w takiej sferze marzeń, powiedzmy. No tak to wyglądało, że myśleliśmy sobie, że fajnie by było, gdyby się udało, ale czy to jest możliwe? No tak nie do końca. Na pewno trochę bardziej zaczęliśmy o tym myśleć w taki rzeczywisty sposób, kiedy już tutaj na miejscu się spotkaliśmy. I jak, Mateusz, wspominasz to pierwsze pytanie, czy Marto, pójdziesz ze mną na randkę, czy to inaczej wyglądało? Jaki miałeś na to plan? Pamiętam, że pierwsze nasze spotkanie w ogóle, jak tutaj Marta przyjechała i się wprowadziła, to sprowadziło się do tego tak zwanego słoika, jak to się mówi. To znaczy, no wiecie, jak to życie studenckie wygląda, nie? Że czasem tam jakieś pyszności od mamy przywozimy sobie, czy od babci. I pamiętam, że była to taka sytuacja, że Marta miała problem z odkręceniem słoika. Już nie pamiętam, z jakąś zupą chyba zadzwoniła do mnie. Tak, ale rzeczywiście miałaś, Marta, problem z tym słoikiem? Czy to był dobry argument? Właśnie to jest dobre pytanie. To wyglądało tak, że ja byłam już tutaj trochę wcześniej, no bo były dni prepeudetyczne, więc ja tutaj już ten Toruń zaczęłam poznawać sama, tak naprawdę. Mateusz, z koleżankami. Z koleżankami, ale sama, bo bez ciebie. A ty przyjechałeś później, no bo rok akademicki dla reszty zaczynał się trochę później niż te dni prepeudetyczne, więc nie mieliśmy okazji się wcześniej spotkać i ja już wiedząc, że Mateusz jest na miejscu, a mimo to nie przyszedł do mnie, nie przywitał się, ani no, nic nie zrobił, tylko gdzieś tam sobie jest na tym drugim bloku hotelu akademickiego, no to chciałam mieć jakiś pretekst, żeby w końcu przyszedł, żebyśmy się mogli spotkać, przywitać i tak dalej. Marta sobie pomyślała, no to przygrzeję sobie rosół, żeby sobie zrobić tak. No i słuchajcie, ja tak schodzę do tej kuchni i tak dalej. I odkręciłem faktycznie ten słoik, pomogłem Marcie, ale to było takie bardzo takie... Dla mnie wielkie rozczarowanie, bo przyszedł i powiedział, no cześć, co tam,
słoik. No, otworzył i już chciał sobie iść, nie? A ja tak. Tu przygotowana, że fajnie, widzimy się. Porozmawiamy tak. I tak dalej. Przytulimy więc... się na powitanie. To... Ja tak troszkę z dystansem też podchodziłem, bo mówię, no to też są też pewnego takiego rodzaju obawy, nie? Czy to wyjdzie i tak dalej, i tak dalej. Zresztą różnica wieku między nami, nie? Te 6 lat, które jest, no to też napawało mnie jakimś takim zastanowieniem, czy to na pewno, nie? Czy ja podołam, że tak powiem, temu wszystkiemu. No ale czas pokazał potem, że to się pięknie rozwinęło i proszę bardzo, od słoika, który gdzieś tam wspólnie otwieraliśmy, teraz wspólnie gotujemy i jest pięknie. O to wspólne gotowanie jeszcze będziemy pytać w dalszej części audycji, ale teraz chcieliśmy właśnie spytać, jak wyglądały te wasze pierwsze randki, było to kino, spacer? Po przysłowiowym otworzeniu słoika. Tak. Czy to było kino, spacer, może skok ze spadochronu? Skok ze spadochronu to na pewno ta relacja już w pewien sposób, bo to zawsze coś nowego i tak dalej. I ten rozwój tej relacji to zawsze ja traktuję też w takiej kategorii extreme. Nie, no bo kiedy się poznajemy i tak dalej, poznajemy siebie nawzajem, no to czasem mamy też takie sytuacje ekstremalne bardzo, nie? I no, co możesz powiedzieć o człowieku, którego znasz tak naprawdę, bo zobaczyłeś 2-3 razy, rozmawiasz z nim na komunikatorze i tam sporadycznie przez telefon, potem częściej przez telefon też rozmawialiśmy. W sytuacji, kiedy spotykasz tego człowieka fizycznie i jesteś z nim, że tak powiem, no na co dzień, może nie 24 godziny na dobę, bo to niemożliwe, możliwe i nierealne wtedy było, ale bardzo, bardzo często, nie? Więc to też taki skok ze spadochronem. Nasze randki, ja myślę, że one były takie bardzo spokojne, nie? Bo że tak powiem, jakiś tam właśnie spacer, jakieś tam rozmowy, czy bardzo często też u nas w akademiku są takie bardzo sympatyczne miejsca, w których można, że tak powiem, posiedzieć, wyciszyć się, porandkować, porozmawiać, ale myślę, że też bardzo ważnym takim miejscem dla nas już potem, jak też rozpoczął się nasz związek, była nasza akademicka kaplica. Nie? Kiedy nie jesteśmy tylko my już we dwoje, ale do tej relacji też zapraszamy w jakiś sposób Pana Boga i wspólnie się modlimy, że tak powiem. I ta wartość wspólnej modlitwy, zobaczcie, jakoś tak Pan Bóg też pokierował tymi naszymi drogami, bo w seminarium przecież bardzo dużo się modlisz, że tak powiem, rozmawiasz na klęczkach z Panem Bogiem, a tutaj przyszedłem i mogę pójść do tej akademickiej kaplicy z osobą, która jest dla mnie najważniejsza i stanąć przed osobą, tak, przed żywym Bogiem, który jest jeszcze bardziej ważny, tak, który jest nad tym wszystkim i czuwa nad tym wszystkim. I te wspólne wartości, one niezwykle łączą. To się dzisiaj tak mówi, wiecie, że przeciwieństwa się przyciągają, nie? I chociaż nie do końca chyba tak jest, bo jednak zwróćcie uwagę, że jeżeli nie mamy wspólnych wartości, to raczej się to prędzej czy później wszystko rozejdzie, nie? Natomiast jeżeli mamy tą wspólną wartość, i to było wspaniałe, że miejscem naszych spotkań i miejscem naszych takich randek też stała się nasza akademicka kaplica, tak? A czy mieliście jakąś swoją modlitwę, jakąś swoją nowennę, którą odmawialiście przez ten czas? Jakąś swoją ulubioną modlitwę, może czytanie Pisma Świętego? Albo jakiś święty. Trudne pytania zadajecie, nie? Bo, znaczy, czy po prostu idziemy na mszę świętą i tyle? Wiesz, dla mnie, że tak powiem, najistotniejsze w tym wszystkim to było to, że wspólnie się modlimy, trzymając się za ręce przed Bogiem. Tak? I do tej pory zresztą jako małżeństwo też mamy to w zwyczaju, że zawsze wieczorem wspólnie klękamy do tego wieczornego pacierza, ale też wspólnie staramy się zawsze przyjmować komunię świętą. Nie? To nie jest tak, że którejś z nas na przykład w niedzielę nie przyjmuje komunii świętej, to znaczy, że jedno idzie, drugie nie. Zawsze staramy się zrobić to tak, że jeżeli tak, twoje sumienie nie jest czyste, idziesz do spowiedzi, tak, żebyśmy wspólnie w niedzielę, czy w czwartki, czy w jakiś dowolny inny dzień, kiedy uczestniczymy wspólnie we mszy świętej, poszli razem do komunii świętej. I wtedy też zawsze po tej komunii świętej trzymamy się za ręce, tak, czyli jesteśmy blisko ze sobą i jesteśmy blisko z Panem Bogiem. I ja myślę, że tutaj nawet nie musisz używać wielkich słów, nie, po prostu jesteś, to jest ta modlitwa obecności, że jesteś przed tym Panem Bogiem i jesteśmy wspólnie. Ale zapytałaś tutaj, Beatka, o jakichś świętych szczególnych i myślę, że dla nas takim właśnie szczególnym świętym, takim naszym orędownikiem był święty Józef, bo jeszcze w tej naszej przyjacielskiej relacji, która się rozwijała tak długo, bo te 2 lata, gdzie byliśmy tak daleko od siebie, to już wtedy
obiecaliśmy sobie, że będziemy wzajemnie się modlić. Ja o dobrą żonę dla Mateusza, a on o dobrego męża dla mnie. I wtedy wcale nie braliśmy pod uwagę siebie jako tego męża i żony. Po prostu chcieliśmy dla siebie jak najlepiej, więc obiecaliśmy sobie to, że będziemy się tak modlić. No i wychodzi na to, że... Że wyszło jak najlepiej, w sumie Paweł że tak pokierował, że chyba tak. Tak, i że po prostu wymodliliśmy sobie siebie. I ten święty Józef tak nam towarzyszył przez cały czas, bo jeszcze na początku, jak tutaj już przyszłam na studia, tak jak co roku była pielgrzymka do Kalisza, właśnie do świętego Józefa, i tam, mimo tego, że nie byliśmy razem i tak no nawet nie brałam tego pod uwagę, że faktycznie tak się może zdarzyć, to cały czas te moje myśli biegły ku Mateuszowi właśnie, tak jakoś mimowolnie, podświadomie, cały czas myślałam o nim. Kiedy się właśnie modliłam o to, żeby mi się poukładały takie różne osobiste sprawy i żebym znalazła tego dobrego męża, to cały czas myślałam o nim. I to było jakoś na początku października, a już 17 października Mateusz pierwszy raz wyznał mi miłość. Więc no, ten święty Józef podziałał. I potem też święty Józef nas tak pięknie poprowadził, że zaraz po w zasadzie ślubie, tak, ta pierwsza pielgrzymka, która była akademicka do Kalisza, dawaliśmy tam świadectwo, tak? Więc tak jakby święty Józef się też upomniał o to, że skoro gdzieś tam orędowałem za wami i macie siebie, tak, nawzajem, no to teraz powiedzcie innym, co zrobić, żeby też byli tacy odważni, nie? I żeby też umieli się za siebie wzajemnie modlić. I jeszcze w tej naszej relacji bardzo ważna była i jest nadal Matka Boża Ostrobramska. To jest taka no dość ciekawa i taka piękna dla nas historia w sumie, bo ja całe życie bardzo lubiłam właśnie wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej. Zawsze ze wszystkich wizerunków, kiedy miałam do wyboru, wybierałam ją. Czułam do niej jakąś taką, no nie wiem, taką dużą więź i jakoś bardzo, bardzo potrzebowałam się akurat do niej modlić i dlatego też jej obraz wisiał zawsze nad moim łóżkiem. Zawsze do niej się modliłam, do niej kierowałam te wszystkie moje troski, wszystkie prośby, do niej też dziękowałam za wszystko, co się u mnie w życiu działo, a nie miałam pojęcia, że mój przyszły mąż również nad swoim łóżkiem ma ten sam obraz i również bardzo kocha Matkę Bożą Ostrobramską, bo sam również pochodzi z parafii Matki Bożej Ostrobramskiej. Więc jak już później się o tym dowiedzieliśmy, że i dla mnie, i dla Mateusza akurat ten wizerunek Matki Bożej jest tak ważny, to postanowiliśmy jeszcze bardziej się z nią związać i no również dosłownie, bo na naszym ślubie stuła, którą były związane nasze ręce, również była z Matką Bożą Ostrobramską, więc związała nas ze sobą już tak na zawsze. I teraz w naszym mieszkaniu już po ślubie, również razem modlimy się do Matki Bożej. Jak to był jeszcze, tylko tak uzupełnię to, co żona powiedziała, Marta tutaj, kto był w Radomiu w kaplicy seminaryjnej, ten wie, że tam też jest wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej. W Kaliszu też jest w kościele. Tak, tutaj w ogóle warto zobaczcie. Też dodać, że właśnie Mateusz pochodzi ze Skarżyska Kamiennej z Matki Bożej Ostrobramskiej. Dokładnie, potwierdzam. Poznając drugą osobę, poznajemy też jej wady. I kiedy ujawniliście przed sobą coś, co może nie do końca było takie jasne, a jednak trzeba było się z tym zmierzyć, bo każdy te wady, jakieś takie swoje małe minusy ma. To już było po ślubie, przed ślubem, czy w okresie... To było jeszcze w tej fazie przyjacielskiej. I właśnie to było dla nas takie ważne, że my już wszystko o sobie wiemy, właśnie no też takie różne wady, różne jakieś może przykre sytuacje, różne doświadczenia, no po prostu wszystko co najgorsze już o sobie wiedzieliśmy i dlatego później jak zdecydowaliśmy być już oficjalnie razem, to dla nas to było oczywiste, że my już będziemy tym małżeństwem, nie? Że my już po prostu chcemy być razem i że nie potrzebujemy takiego długiego czasu na poznawanie siebie, no bo już tak naprawdę mieliśmy ten okres przyjacielski. Dlatego również bardzo szybko doszło u nas do zaręczyn. Dziękujemy Wam za tę rozmowę. Naszymi gośćmi byli i będą w kolejnym odcinku Marta i Mateusz Kaletowie. I już teraz zapraszamy do kolejnego odcinka z cyklu Dożywocie, a w nim test zgodności małżeńskiej. Przygotowanej przez nas. Audycję poprowadzili dla Was Beata Szarek i Antoni Gumi.